Droga do Paryża. Kwalifikacje olimpijskie w Radiu Gol. 11 maja 2023 roku, 432 dni do ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Wojciech Nowakowski, witam serdecznie i zapraszam na 8 odcinek audycji Radia Gol Droga do Paryża, w której podsumowujemy kwalifikacje olimpijskie. W kwietniu o awans na imprezy mistrzowskie walczyły nasze reprezentacje w piłce ręcznej. W dwumeczu rozegranym w Bielsku Białej i Prisztinie nasze szczypiornistki dwukrotnie pokonały kosowianki i dzięki temu w listopadzie i grudniu będziemy je oglądać podczas Mistrzostw Świata w Danii, Norwegii i Szwecji. Tam do zdobycia będzie jedna bezpośrednia kwalifikacja na Igrzyska, o którą nie walczą już Norweżki i Francuzki. Zakładając bardzo prawdopodobny awans tych nacji do ćwierćfinałów mistrzostw, nawet dziewiąte miejsce zagwarantuje grę w światowych turniejach kwalifikacyjnych w kwietniu 2024 roku. Nasi szczypiorniści natomiast pod wodzą Marcina Lijewskiego zadebiutowali w meczach z Włochami w Vigevano i z Łotyszami w Ostrowie Wielkopolskim. Wygrywając oba, przypieczętowali awans na styczniowe Mistrzostwa Europy w Niemczech. Również tutaj do zdobycia jest tylko jedno miejsce na Igrzyska w Paryżu, jednak dwie kolejne drużyny zagrają w turniejach kwalifikacyjnych. Przy rozdzielaniu tych miejsc nie będziemy jednak liczyć drużyn mających prawo gry dzięki wynikowi na tegorocznych Mistrzostwach Świata. W ubiegłym miesiącu nie rozegrano żadnego żeńskiego turnieju World Rugby 7 Series, natomiast nasze rugbystki walczyły w Challenger Series o stałe uczestnictwo w kolejnej edycji cyklu. Martwić mogą nas porażki z Belgijkami, Chinkami oraz Czeszkami, które ten awans nam uniemożliwiły, jednak trener Janusz Urbanowicz już po pierwszym z dwóch turniejów w RPA uznał, że awans do World Rugby 7 Series jest na tyle daleki, że od tego momentu skupia się na przygotowaniach do Igrzysk Europejskich. W drodze do Krakowa nasze rugbystki pojadą do Tuluzy, gdzie w najbliższy weekend zagrają w ostatnim turnieju WRSS Pań. We Francji odbędzie się też turniej mężczyzn, w którym po kwietniowej wygranej w Singapurze w roli zdecydowanego lidera zaprezentuje się reprezentacja Nowej Zelandii, pierwsza obok gospodarzy będąca już pewna gry w Paryżu. W tej chwili na kolejnych miejscach plasują się Argentyńczycy, Fidżijczycy, Francuzi i Australijczycy. Męskie rozgrywki zakończą się tydzień później w Londynie. Z punktu widzenia kwalifikacji olimpijskich ważnym wydarzeniem było losowanie grup pierwszego sezonu Ligi Narodów Piłkarek, a konkretnie Ligi A. Tylko te 16 drużyn europejskich bowiem może liczyć na grę w Paryżu. Francuzki jako gospodynie rzecz jasna udział w olimpijskim turnieju mają zapewniony. Do grupy A1 trafiły Angielki, Holenderki, Belgijki i Szkotki, w A2 zagrają Francuzki, Norweżki, Austriaczki i Portugalki, w A3 rywalizować będą Niemki, Dunki, Islandki i Waliki, a w A4 oglądać będziemy Szwedki, Hiszpanki, Włoszki i Szwajcarki. Zwyciężczynie grup zagrają w turnieju finałowym, a dwie najlepsze obok Francji drużyny Ligi Narodów zakwalifikują się na Igrzyska Olimpijskie. Polki na olimpijski debiut będą musiały niestety poczekać przynajmniej do Igrzysk w Los Angeles. Za nami także kolejne dwa turnieje World Surf League Championship Tour 2023. Po zmaganiach w Bells Beach i Margaret River doszliśmy do półmetka sezonu. W dalszej części udział weźmie już tylko najlepszych 23 mężczyzn i 11 kobiet. Tym samym rozdaliśmy 8 kwalifikacji olimpijskich u pań. Imienne trafiły do Tatiany Weston-Webb z Brazylii i Joanne Defay z Francji, które awansowały do drugiej części sezonu, a także do Brissy Hennessy z Kostaryki i Teresy Bonvalot z Portugalii. Po dwie kwalifikacje wywalczyły też Stany Zjednoczone i Australia. Reprezentantki tych państw do końca sezonu będą rywalizować ze sobą o prawo startu w Paryżu. Wśród panów kwalifikację do drugiej połowy sezonu uzyskało 7 Amerykanów, 6 Brazylijczyków, 6 Australijczyków, 2 reprezentantów RPA, Włoch, Japończyk i Indonezyjczyk. Awans uzyska najlepsza dziesiątka przy maksymalnie 2 kwalifikacjach na kraj. Kolejny turniej odbędzie się w ostatni weekend maja w kalifornijskim Lemur. Natomiast 30 maja u wybrzeży Salwadoru rozpoczną się World Surfing Games, impreza, na której przyznane zostaną 4 kwalifikacje, po jednej dla przedstawicieli Europy, Afryki, Azji i Oceanii. Tuż po World Surfing Games rozegrany zostanie kolejny turniej World Surf League, również na wodach Salwadoru. Wpływ na kwalifikacje olimpijskie mieć będą rozegrane w kwietniu Mistrzostwa Ameryki w kolarstwie szosowym i górskim. W obu przypadkach miejsca otrzymają kraje, które nie zakwalifikują się poprzez ranking. Wkrótce kontynentalne mistrzostwa na szosie rozgrywane będą w Tajlandii. Mistrzostwa Azji zaplanowane są na drugi tydzień czerwca. Wcześniej, 27 maja, ekwadorska Riobamba gościć będzie Mistrzostwa Ameryki w wyścigach BMX-owych. W rankingu kolarstwa szosowego na razie Polska zajmuje wśród mężczyzn 26 miejsce, co pozwoliłoby nam wystawić tylko jednego zawodnika w wyścigu ze startu wspólnego i żadnego w jeździe indywidualnej na czas. Znacznie lepiej wygląda sytuacja naszych pań. 9 miejsce w rankingu dawałoby nam 3 miejsca startowe w wyścigu ze startu wspólnego oraz przedstawicielkę w czasówce.
W kolarstwie górskim nasi panowie zajmują 15, a panie 16 miejsce. Tak przedstawia się sytuacja u progu nowego sezonu Pucharu Świata. W ten weekend w Nowym Mieście na Morawach rozegrane zostaną pierwsze zawody w cross country. Za nami już natomiast trzecie zawody Pucharu Narodów w kolarstwie torowym. Rozegrane zostały one w kanadyjskim Milton. Nieznaczny spadek w rankingu olimpijskim na 7 miejsce zaliczyła nasza drużyna sprinterów. Wciąż jednak daje nam to prawo wystawienia maksymalnej liczby zawodników w konkurencjach na krótkim dystansie. W rywalizacji długodystansowej we wszystkich trzech rankingach, wyścigu drużynowego na dochodzenie Madisonu i Omnium, jesteśmy na miejscu 16. Przy obecnym układzie naszych rywali daje nam to wyłącznie prawo wystawienia jednego zawodnika w kolarskim wieloboju. Trzecie miejsce w Milton wywindowało naszą drużynę sprinterek na 5. pozycję w rankingu. 8. miejsce zajęła natomiast nasza drużyna na dochodzenie, co dało nam awans w rankingu tej konkurencji na 10. miejsce, dające prawo wystawienia na igrzyskach zarówno drużyny, jak i pary w Madisonie oraz zawodniczki w Omnium. Awans w światowym rankingu golfistów zanotował Adrian Merong. Po zwycięstwie w Italian Open nasz olimpijczyk z Tokio powrócił do czołowej 50 i w tej chwili plasuje się na pozycji 46, najwyższej w karierze. Niestety kolejne spadki pod koniec 5 setki notował w ostatnim czasie Mateusz Kradecki, który w tym tygodniu rywalizować będzie w Belgii podczas Soudal Open, również zaliczonego do DP World Tour. Trzeci z naszych punktujących zawodników, Oskar Zaborowski, zajmuje miejsce 2900. Punkty zdobywali też nasi taekwondziści, głównie podczas Austrian Open czy klubowych mistrzostw Europy. Na początku maja najwyżej w rankingach olimpijskich sklasyfikowana jest Patrycja Adamkiewicz, 9. w kategorii do 57 kg. Aleksandra Kowalczuk, która w tych imprezach nie startowała, spadła w kategorii powyżej 68 kg na miejsce 12. 44. w tej kategorii jest Dagmara Haremza. W pozostałych żeńskich kategoriach nie mamy zawodniczek nawet w czołowej setce rankingu. U mężczyzn natomiast mamy aż 3 w kategorii do 80 kg. Adrian Wojtkowiak jest 48, Szymon Piątkowski 50, a Karol Robak 52. Dwaj biało-czerwoni są w czołowej setce kategorii najcięższej, powyżej 80 kg. Są to 71 Mikołaj Szaferski i 95 Krystian Haremza. Na 58 miejscu za to jest w kategorii do 68 kg Mateusz Szczęsnowski. Są to jednak pozycje odległe w kontekście walki o awans z rankingu, choć występy dają nadzieję na udane turnieje kwalifikacyjne. W siatkówce plażowej awans na 6. miejsce z 8. zanotowali Bartosz Łosiak i Michał Bryl. Zawdzięczają to 3. miejscu w wysoko punktowanym turnieju Elite 16 w brazylijskiej Uberlandii. Z kolei Piotr Kantol i Michał Rudol grali na turniejach rangi Challenge. Punkty zdobyte za 9. miejsce w Itapemie i 5. w Sakaremie pozwoliły im wspiąć się na 27. miejsce w rankingu olimpijskim. Jak poinformował w środę na Twitterze dziennikarz Polsatu Sport Bartosz Heller, para Kantor-Rudol rozpada się. Od maja Kantor zagra z Jakubem Zdypkiem, a Rudol z Pawłem Lewandowskim. W Sakaremie również 5. miejsce zajęły Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wochowicz. Był to ich jedyny na razie punktowany występ. Częściej na piasku pokazywały się Katarzyna Kociołek i Marta Łodej. Ich występy jednak nie przynosiły im zbyt wielu punktów rankingowych. W tej chwili obie nasze żeńskie pary plasują się pod koniec 5. dziesiątki rankingu. Najbliższe turnieje zaplanowane są w Europie. W maju siatkówkę plażową na wysokim poziomie będziemy można oglądać w Madrycie, Czerwi czy blisko polskiej granicy w Ostrawie, gdzie rozegrany zostanie kolejny turniej Elite 16. Z początkiem kwietnia otwarty został ranking szermierczy. Ze względu jednak na rezygnację Poznania z organizacji Pucharu Świata Florecistek, pierwsze punkty w rankingach drużynowych przyznawano w maju. Właśnie w tej broni kobiety rywalizowały w Płowdiw, a mężczyźni w Acapulco. W obu turniejach nasze drużyny zajęły 7 miejsca. Awans na igrzyska uzyskają 4 najwyżej sklasyfikowane kraje oraz najlepsi przedstawiciele swoich stref kontynentalnych z miejsc od 5 do 16. Zarówno u pań, jak i u panów Polska jest najwyżej sklasyfikowaną drużyną europejską spoza czołowej czwórki. Kolejne drużynowe zawody rankingowe zostaną rozegrane 14 maja. Szablistki walczyć będą w Batumi, a szabliści w Madrycie. Tydzień później o pierwsze punkty walczyć będą drużyny w Szpadzie, panowie w Stambule, a panie w Fujairah. Natomiast na początku czerwca do Tbilisi przyjadą florecistki. Od 1 maja zbierać można punkty do rankingu olimpijskiego w badmintonie. Kwalifikacje przyznane zostaną za rok. 28 kwietnia 2024 roku ranking zostanie zamknięty. W kwietniu nie odbyły się żadne zawody rankingowe w triatlonie. Już w ten weekend jednak czekają nas zmagania w Yokohamie podczas World Triathlon Championship Series. Na liście startowej wyścigu elity kobiet znajdują się Paulina Klimas i Roxana Słupek. Będą to ostatnie zawody zaliczane do pierwszego okresu rankingowego.
Do finałowego rankingu liczyć się będzie od 4 do 6 najlepszych wyników. Pozostałych 6 do 8 wyników musi pochodzić z drugiego okresu, w ramach którego pierwszą imprezą będą następne zawody WTCS, które rozegrane zostaną w Cagliari 27 maja, a następnie Mistrzostwa Europy w Madrycie w pierwszy weekend czerwca. W ten weekend odbędą się też Mistrzostwa Afryki w breakingu, gdzie do wywalczenia będzie jedna przepustka wśród mężczyzn i jedna wśród kobiet. W przyszłym tygodniu o bezpośrednią kwalifikację olimpijską powalczą natomiast drużyny z państw Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej, startujące we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Do zawodów kwalifikacyjnych w Baborówku zgłosiły się tylko Polska, Czechy i Węgry. Zmagania będziemy śledzić na antenie Radia Gol. Autopromocje. Cztery lata temu w Baborówku cieszyliśmy się z kwalifikacji olimpijskiej dla polskiej drużyny w WKKW. Czy i w tym roku nasi jeźdźcy przed własną publicznością zapewnią sobie start w Paryżu? Dowiemy się w dniach 19-21 maja. Piątkowe i sobotnie meldunki z Baborówka będziemy prezentować podczas naszych regularnych transmisji w Radiu Gol. Natomiast w niedzielę o godzinie 15 decydujący konkurs skoków relacjonować będziemy na żywo, prosto z Baborówka. Dwie kwalifikacje zostaną przyznane na początku czerwca w Mill Street podczas zawodów kwalifikacyjnych dla grup F i G, czyli przedstawicieli Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji Południowo-Wschodniej oraz Oceanii. Przypomnijmy, że Nowozelandczycy kwalifikację na Igrzyska w Paryżu wywalczyli, zdobywając drużynowy brąz podczas ubiegłorocznych Mistrzostw Świata w Pratoni del Vivaro. W Mill Street równolegle rozgrywane będą trzecie już w tym sezonie zawody Pucharu Narodów w WKKW, który również jest szansą na uzyskanie olimpijskiej przepustki. Sezon rozpoczął się w marcu w Montelibretti, a drugie zawody odbędą się w ten weekend w brytyjskim Charlesworth. W czerwcu Puchar Narodów w skokach przez przeszkody zostanie zainaugurowany przez drużyny europejskie. Pierwsze zawody odbędą się w szwajcarskim St. Gallen 2 czerwca. Natomiast od 7 do 11 czerwca ponownie emocjonować się będziemy bezpośrednią walką o olimpijską kwalifikację dla drużyny, tym razem w ujeżdżeniu. Zmagania państw Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej, w tym Polski, odbędą się w Budapeszcie. Na przełomie maja i czerwca rozegrany zostanie finał Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym, podczas którego do zdobycia będzie pierwsza kwalifikacja olimpijska. W tym tygodniu rozgrywane są ostatnie zawody kwalifikacyjne. Z reprezentacji Polski do Sofii pojechał na nie tylko Daniel Ławrynowicz. Na dziś na miejscach dających kwalifikację do finału Pucharu Świata są Natalia Dominiak, Łukasz Gutkowski i Sebastian Stasiak. W podnoszeniu ciężarów za nami już kontynentalne Mistrzostwa Ameryki, Europy oraz kończące się w ten weekend zmagania w Azji. Za tydzień będziemy znali medalistów Mistrzostw Afryki, natomiast w dniach 2-12 czerwca w Hawanie rozegrane zostaną pierwsze zawody Grand Prix, również zaliczane do olimpijskiego rankingu. W tym tygodniu trzymamy kciuki za walczących na Mistrzostwach Świata w dosze judoków, a w przyszły weekend mamy nadzieję cieszyć się z kwalifikacji olimpijskiej w jeździectwie. Zachęcamy zatem do śledzenia kwalifikacji olimpijskich z Radiem Gol. Tymczasem za uwagę dziękuję serdecznie Wojciech Nowakowski. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Drogi do Paryża, który wyemitujemy jeszcze przed Igrzyskami Europejskimi w Krakowie.